Nie ma Takiej partii w moim wykonaniu jeszcze nie widzieliście. Zagrałem niczym legendarny Michał Paul, gdzie poświęciłem no, wszystkie figury. W pewnym momencie miałem Hetmana i Gońca kontra Hetman, Goniec, Skoczek i Dwie Wieże, więc no dziko. Oczywiście było to absolutnie niepoprawne, ale jest to Bullet, więc Bullet się rządzi swoimi prawami. No i zobaczycie jak to się skończyło. No i jak grać agresywnego Londona wam też pokażę, bo aktualnie Grałem sobie Londona, bo przygotowywałem to dla ucznia Zapraszam na szachomanie więc, więc coś tam liznałem z tego Londona Więc na razie klasyczny rozwój, wycofujemy gońca na g3 Nastąpiło bicie, odbicie, otwarcie linii h Spoko, hetman d6 Tutaj poprawnie, jak się dowiedziałem po, po gierce Jest tu hetman g4, takie irytujące, atak na piona Jakieś g6, osłabianie czarnych pultów wchodzi w grę No i to całkiem spoko wygląda dla białych No i rozwijamy się dalej ze słabościami po czarnych polach ze strony przeciwnika. Ja jednak skoczek f3, no, intuicyjne ruchy z automatu, gonia z d3, gdzieś tam zerkam w, na ten punkt h7, to będzie później istotne. No i to co ja miałem zagrać, czyli g 4 z presją na pionka z g7, no to zagrał przeciwnik, do tego z widełkami, przez co tracę piona. Ale nie martwiło mnie to zbytnio, bo ten pion jest często zatruty trochę, no i łapie tu aktywność po linii b. No i jest szach, więc no, można stwierdzić, że pierwszego pionka już poświęciłem w ósmym ruchu Poświęciłem, bo akurat po podwoliłem, no ale to nieistotne e, No ale teraz g4 Rozpoczynam swoją akcję na skrzydle królewskim Nawet tam nie ma roszady, a ja i tak jadę Więc on generalnie podskoczka No i przeciwnik przyjął ofiarę, czyli już mam dwa pionki mniej A co bardzo ciekawe posunięcie, bo tak się nie powinno grać Ale stwierdziłem, że idę all in Gonie zbije h7 i klasycznie, jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronkę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. Link w opisie. Gońc BH7 jest tragicznym ruchem, bo można zagrać skoczek F6. No i na tym związaniu ja nie bardzo mam co robić. Skoczek G5 jeszcze broni tego gońca, ale te trzy figury praktycznie nie mogą się ruszać. Ani Hetmanem nie mogę tam podjechać, bo wszystko jest blokowane, więc przeciwnik po prostu może wyprowadzać figury, a ja nie mam co z tym zrobić. Co jest dość zabawne. W partii jednak nastąpiło G6, na które liczyłem, bo teraz gram skoczek G5 z pewną pułapką. No i przeciwnik wpadł w tą pułapkę, przestraszył się o swojego Hetmana, że zawsze jakieś wieża B1, z tempem będzie i tak dalej, i zagrał Hetman C3. No i przy okazji związał mi skoczka, może się bał jakiegoś skoczek F3, skoczek E5, ee, jakieś bicie. No ja też po skoczek G5 zacząłem zerkać na skoczkę, no ale nie mogę go wybić, no bo przecież wieża tu wisi. Ale. To był mój pewien plan. No, i tutaj po 10 sekundach namysłu wybiłem. E, skoczek bije F7. Genialne posunięcie. Tylko, że e, moja kontynuacja już nie była zbyt genialna. Bo sobie policzyłem, że skoczek bije F7, król bije F7, no i polecimy o lin. Już nie mam dwóch pionów i skoczka. Wtedy hmm, poświęciłem dwa piony i skoczka, bo tutaj niby odbiłem. E, dwa pionki, więc w sumie mam figurę mniej na czysto. I co powinienem tu zagrać? Poprawna kontynuacja to była gońc bije g6 z szachem No i na przykład jak król g7, bo tutaj wieża jest podbiciem Oczywiście po biciu bije sobie z szachem, bije sobie wieżę Totalnie wygrana, bo król stoi w otwartej pozycji A moje dwie ciężkie figury go atakują Więc tutaj król g7, wtedy bicie, odbicie i hetman bije g4 Wtedy mogę poświęcić tą wieżę, król e2 Hetman się wycofuje na h1 wprowadza, Wprowadzam hetmana do akcji, jakieś szachy grożą Więc przeciwnik próbuje się bronić no, i na to mogę zagrać Goens H5 po prostu. No i grożę szachem na H6 i przeciwnik nie bardzo ma co z tym zrobić. I jak na przykład zagra sobie B6, żeby wyprowadzić kolejne figury, no to Hetman H6 z szachem, król G8 i Goens F7 z szachem, bicie, wybicie Hetmana, wygrana pozycja. Ale ja, ja miałem lepszy, ciekawszy plan. Hetman bije G4. I to akurat było policzone, to nie była podstawka. Hetman bije G4. Poświęciłem obie wieże. Obie wieże kosztują bardzo nieciekawej sytuacji króla przeciwnika Więc aktualnie mam hetmana, gońca, skoczka, czyli tak jak przeciwnik No tylko przeciwnik ma jeszcze dodatkowo dwie wieże No ale te wieże nie mają za dużo gry No a król jest totalnie osłabiony No tylko jak widać po silniku to się nie zgadza, minus 2,5 Król się przesunął, no to gram hetman g7 z szachem Oczywiście tą wieżę prędzej czy później odbiję jak będę chciał Następnie o król d6 No i podstawowym moim zamysłem było hetman e5 z szachem Dlatego, że król idzie na C6 i nie mam szachów. Nie mam szacha, bo tu stoi goniec. No jakbym miał tu szacha, no to w ogóle bym wygrywał prawdopodobnie w kilku e, posunięciach. No więc mi się to nie spodobało. Więc genial... kolejny genialny pomysł z mojej strony: skoczek C4 z szachem. <laughs> po pozbędziemy się kolejnej figury, żeby otworzyć tą diagonalię z kolei, żeby ten król nie czuł się tutaj nigdzie bezpiecznie. No i teraz gram Herman E5 z szachem. Wrócie odsuwa na d7, z powrotem gram z szachem, no i jeśli wróci sobie, no to no uznam, że nie udało się, biorę remis, ale udało mi się go zachęcić do tego, żeby grał na wygraną. No czyli się przesunął na białe pole, przez co dopiero teraz wybijam tą wieżę yy, i cały ten plan polegał na tym, że teraz grożę szachem na e5 i zdobyciem Hetmana. Dlatego musiałem go ustawić na białym polu, a na d7 to nie działało, no bo nie mam jak dać szacha gońcem yy, królowi na d7. Yy, no i przy okazji też atakuje gońca. Więc co się dzieje w tej pozycji ciekawego? Nastąpiło Hetman H5 z szachem, no to się obroniłem, no i tutaj przeciwnik popełnił błąd, ma trzy razy więcej czasu praktycznie, no i zagrał Hetman B5. Co mógł zagrać? Po prostu odsunąć się z białego pola. Król B6, no i praktycznie nie mam co grać. Jeśli wybija gońca, no to następuje odbicie, jakiś szach, skoczek C6 chociażby, chociaż, chociaż to nie jest potrzebne, można po prostu też zagrać, można też zbić na, C, na C2. No generalnie nic tutaj nie mam. Jeden przeciwnik nie miał pomysłu, zagrał Hetman B5. No to e, wrzuciłem szacha, król się odsunął i zbiłem gońca. Mamy tutaj presję na punkcie B7, więc warto to jakoś obronić. Na przykład C6 zagrać, coś w tym stylu. Jeden przeciwnik od ręki zagrał C3 z szachem. No i król F2. I co ciekawe, teraz C6 nie działa, ale z dość zabawnego powodu, bo teoretycznie, no to jest tu szach. Król 1 na pole ma na A6. No i tutaj goniec D3. To byłam hetmana. Tylko nie można tak zagrać. Bo jest bicie, odbicie i C2. I nie mam jak piona zatrzymać. I nie ma żadnego szacha yy, A dlaczego dlaczego nie działa po C3? Bo, bo nie go jest d tylko po prostu G4. I na, na ham pionka. Przecież nie bardzo ma co z tym zrobić. No tutaj jest wskazane 0,0 jakaś komputerowa obrona jest, no ale to nie jest zbyt oczywista. W partii nad nas był Hetman D7 na wymianę przeciwnik nie próbuje flagować. No to ja biję pioneczka, ktoś się odsuwa, biję wieżyczkę, więc już doprowadziłem do równowagi materialnej, a jeszcze niedawno jeszcze niedawno sytuacja prezentowała się w ten sposób. Ja Miałem Hetmana gońca, kontra Hetman Goniec, no i jeszcze dodatkowe trzy figurki. Więc udało się całkiem fajnie doprowadzić do lepszej pozycji, no tylko że mam tylko 6 sekund na zegarze. W totalnie wygranej końcówce. Nastąpiło C6, podstawianie figury, no cóż, e, i C5. No to próbuję jakoś prowadzić Katmana do akcji, jakieś szachy dawać, tylko 6 sekund na zegarze. Szach, szach, który się odsuwa i goję zdeczyszczy. I po tym szachu, mając 13 sekund na zegarze, przeciwnik się nam na szczęście poddał. Nie wiem czemu, prawdopodobnie nie widział, że król może pójść na B7 e, i prawdopodobnie widział. Jedyną zasłonę, czyli Hetman B5, i wtedy byłby mat Więc no, przyfarciłem, bo na tych 3 sekundach raczej bym nie wygrał tej pozycji. Prawdopodobnie wymieniałbym hetmanę i próbował jakoś pozbijać pionki, żeby doprowadzić do remisu. No, by ale to by był smutny koniec tej partii. To co powinienem tu zagrać, ale no, nie doszło z 4 sekundy, a bez dodawanego czasu, no to powinienem tu zagrać gońca C6. Groże, matem, nie ma jak go obronić, jedynie można zagrać jeszcze Hetman D5. No i poświęcałem Hetmana. No, a to już raczej bym jakoś wykończył. Jeszcze nie wiem jak, no ale co najmniej bym pozbijał te pionki. O, dobra. O, to jest pad. XD. To nie było najmądrzejsze posunięcie w mojej karierze. No i jakoś by, by to się zakończyło. No, ale po Z3 przeciwnik się poddał, więc po tym milionu, po tym milionie blunderów w postaci poświęceń, poświęceń figur udało się wygrać tą partię. No, ale jestem z niej dość zadowolony, bo dość zabawna i. Dość ciekawa w moim wykonaniu. Dajcie znać, czy Wam się podobała taka niby szachowe podziemie, a niby Michał Al, więc możecie sami ocenić, czy to było właśnie bardziej szachowe podziemie, czy bardziej genialne zagrania. I dzięki bardzo za oglądanie. Jak Wam się podobał odcinek, zachęcam do taktycznej łapki w górę, taktycznego komentarza. Będę mega wdzięczny. rozwiniemy ten kanał i subi z dzwoneczkiem. I do następnego razu. Baju!